serce mi coś boli. Serce się Adamie coś boli? Tak, boli mi serce. Jak musisz głosować za kotwicą? Nie, z miłości jak na ciebie patrzę to zawsze. O, dobra, dobra. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie. Ale dlaczego tak dzisiaj ostro o kotwicy tutaj? Nawet opozycja się tak lituje nad kotwicą. Aha, pan Antoni Piwowarczyk wzruszył. Nie, hardcore nie, po prostu powiedziałem to, co myślę. Zresztą zagłosowałem za, jak Robert sam widziałeś. Tylko no nie, takie... ale powiedziałeś, że podniesiesz rękę. Podniosę rączkę, jak taki chłopaczek ze wsi podniosę rączkę, bo zostałem postawiony przed faktem dokonanym taka pro forma. No ja jestem tym zapleczem, może nie niezbyt duży, gruby jest Adanio Wieczorka, jestem tym zapleczem, czy w obozie politycznym Janusza Gromka i nie mam żadnych zastrzeżeń, tylko chciałbym wiedzieć wcześniej o takich typu sytuacjach, bo teraz co mieliśmy zrobić? No musieliśmy podnieść tą rączkę do góry, tak jak Azorki, tak. Ja mówię o sobie, tylko żeby się żaden kolega nie obraził. Debata jakaś wcześniej, czy jakaś może uchwała intencyjna, jakaś rozmowa, no dalej są te zobowiązania do miasta. Pani Jola, tak się faktycznie tutaj pomyliłem, kwoty nie chodziło o 50 tysięcy, pani Jola mówiła chyba 34, pan prezes powiedział 24 tysiące. No jest jeszcze sytuacja nie do końca jasna, że będą wierzyciele zgłaszać się do miasta przecież o zaległości starej spółki, gdy funkcjonuje już nowa spółka. Dużo jest tych znaków zapytania, ale jedno jest pewne, no trzeba było mimo wszystko, może tego, że nie darzę wielką miłością, chociaż szacunkiem, tak, pana Stanisława Trojanowskiego. Zawsze podkreślam, że szanuję to, co zrobił i cenię go. Może niespecjalnie przepadam osobiście, ale to już inna sprawa. No trzeba było tę spółkę po prostu rozwiązać, tę uchwałę podjąć i tak się stało. A pan Antoni Piwowarczyk mnie wzruszył. Przypomniało mi się przemówienie archiwalne pana prezydenta Stefana Starzyńskiego. Chciałbym, żeby Warszawa była piękna i jest piękna. Pan Antoni Piwowarczyk, chciałbym, żeby radni Rady Miasta kochali Kotwicę i kochajmy Kotwicę. Ale powiedziałeś, że nie zagłosujesz za następnym pieniędzmi na Kotwicę. No zależy za jakimi. No teraz trochę nerwa złapałem, jak ja to mówię. Jeśli będą to jakieś sumy, powiedzmy, które no, można będzie ugryźć, to naturalnie, że tak, bo kocham Kotwicę, kocham sport. Wiele lat przecież spotykaliśmy się jako komentatorzy na imprezach sportowych, ale jeśli będą to jakieś sumy wielkiego kalibru, to będę musiał się głęboko zastanowić. Dobra. Dziękuję, Robert. Jest z nami Cezary Kalinowski. Dzień dobry. Lider prawie, że dzisiaj opozycji, Henryk Bieńkowski, tak dzisiaj łagodnie, a pan tam ostro dzisiaj o Kotwicy się wypowiadał. Ale prezydent panu nie odpowiedział, nie słyszeliśmy dzisiaj odpowiedzi, dlaczego no nie dostaliście informacji wcześniej, w ogóle tak naprawdę o Kotwicy rozmawiać nie można było. Ale pytanie, czy było trzeba, panie radny? Znaczy, ja nie rozumiem w ogóle dyskusji wokół tej informacji, że prezydent próbuje nas przekonywać, że nas informował, że mogliśmy przyjść, mogliśmy zapytać. No wszystko możemy zrobić, każdy mieszkaniec może to zrobić, tylko prezydent jakby trochę zapomina ze swoim sztabem ludzi, że jesteśmy organem, który podejmuje decyzje i jako organ należy go informować rzetelnie, z dużym wyprzedzeniem i nie tłumaczyć się, że brakuje czasu, że był pośpiech. To co to za tłumaczenie? To tak jakby pracownik tłumaczył się szefowi, że go na bieżąco nie informował o ważnych sprawach, bo się spieszył. Nie elegancko to wszystko wychodzi. Namawiam do spokoju, namawiam do tego, żeby w ważnych sprawach, kiedy Rada musi zająć stanowisko, tak jak dzisiaj musieliśmy podjąć uchwałę o likwidacji miejskiej spółki, notabene wszystko w tej spółce zostało już sprzedane bez wiedzy i woli Rady, tak? Więc zostaliśmy postawieni, tak jak tu Adaś Wieczorek powiedział, do głosowania. No tylko. Dobrze, ale czy Rada powinna decydować o takich sprawach? Nie, Rada nie decyduje, ale jeżeli wstępujemy na drogę likwidacji, a wstąpił prezydent bez woli Rady i bez wiedzy Rady samodzielnie, to jest trochę nieelegancko. Powinien prezydent przyjść i powiedzieć, szanowni państwo, jeżeli powstanie spółka prywatna i złoży następujące oferty, to ja tu publicznie deklaruję i mam nadzieję, że państwo mnie poprzecie, że po pierwsze zrobię to i wstępuję na drogę likwidacji. Czy państwo uważacie, że to jest dobry kierunek? Czy ja na końcu mogę liczyć na wasze wsparcie, bo to wy będziecie decydować? Nie zrobił tego ruchu, zrobił wszystko, a my mamy teraz głosować. Ma swój klub polityczny, który powiedziałbym bez jakichś tutaj większych zagłębiania się w problem, po prostu za nim zawsze głosuje. I tyle. Gdyby go nie miał, to miałby dzisiaj problem. Będzie pan głosował dalej za Kotwicą? Za finansami? No bo słyszeliśmy tutaj, że pan prezydent, jak będzie mógł, to wspomoże Kotwicę finansowo. Znaczy ja myślę, że mówił o swoim prywatnym portfelu. Mam obawy, natomiast prezydent może tylko i wyłącznie deklarować na zasadzie takiej, że to radni muszą zdecydować i nie powinien podejmować w imieniu radnych deklaracji. Jedyne, co może mówić, to może powinien powiedzieć tak, że o to będzie prosił radnych, żeby dali na Kotwicę. Natomiast nie powinien mówić o tym, że pomoże Kotwicy, bo nie on decyduje o tym. I to jest ważna różnica, ale prezydent często zaciera mu się ta różnica, gdzie on decyduje, a gdzie rada. Dzisiaj mieliśmy tego przykład, także namawiam do tego, żeby prezydent wrócił na swoje właściwe miejsce. Pan Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, na żywo będzie komentował to, co działo się w sprawie Kotwicy Kołobrzeg. Uchwała pomyśli klubu Platformy Obywatelskiej, pomyśli chyba. Ja myślę, że pomyśli miasta to przede wszystkim. Zlikwidowanie spółki Kotwica Kołobrzeg S.A.
z całym tym dobrodziejstwem inwentarza, które przejmie nowa spółka, czyli tylko Czeski Klub Koszykówki, ma na celu przede wszystkim zdjęcie odpowiedzialności z miasta, bo niejednokrotnie było tak w latach ubiegłych, że mimo że zagłosowaliśmy za budżetem, to jednak tych pieniędzy w trakcie roku, w trakcie sezonu koszykarskiego brakowało. Trzeba było później na sesjach rady głosować dodatkowe pieniądze. Wiemy też o bezzwrotnych wręcz pożyczkach z naszych spółek miejskich, co spotykało się wielokrotnie z krytyką, pewnie i uzasadnioną. Więc teraz my mamy zapisane w budżecie pieniądze na koszykówkę kobrzeską, ale będzie to realizowała spółka niezależna od miasta. A będziecie dawali pieniądze na tę nową spółkę, na nową kotwicę? W wieloletniej prognozie finansowej mamy zapisane kwoty określone, ściśle określone kwoty i tutaj będzie musiała nowa spółka występować w formie o wsparcie w formie dotacji, ale nie jest wykluczone, że będą mogły i inne podmioty związane ze sportem kołobrzeskim się z tego akurat paragrafu, z tej kwoty starać o dofinansowanie. Ja uważam, że powinniśmy wspierać koszykówkę w Kołobrzesku w odpowiednich proporcjach. Myślę, że teraz jak spadła z nas ta odpowiedzialność, że tylko my praktycznie utrzymywaliśmy, bo w większości te pieniądze szły z miasta, z powiatu, od tych sponsorów było niewielu, to jednak teraz jest dużo większa mobilizacja i zarządu, i środowiska sportowego, ażeby tych sponsorów z zewnątrz przyciągać, bo innej już alternatywy nie ma. Miasto swoje już wykonało, będziemy oczywiście wspierać, ale tak w taki sposób, myślę, dużo bardziej wyważony. A jak Państwo jako prezydium rady podchodzicie do tej kwestii związanej z tytułem zasłużonego dla miasta Kołobrzeg? Dzisiaj Artur Mikołajek powiedział, że tę sprawę zdjąć, żeby się zajęła tym jeszcze raz, chociażby Komisja Prawa, no bo faktycznie te dwie kandydatury tych dwóch panów, pomija panią Krystynę Mierkiewicz, bo to jest poza nami, no to faktycznie budziły pewne wątpliwości, moje osobiste na przykład. A jak Państwo jako prezydium do tego podchodzicie? No do autorytet przewodniczącego. Moje wątpliwości również budziło zgłoszenie tych kandydatur z racji jednej. Ja po prostu tych osób nie znam z działalności, która by mogła spowodować, że dostają tytuł zasłużonego dla miasta Kołobrzeg, czyli dla miasta jako takiego, jako dla ogółu. Jedna z osób oczywiście tak, ale uważamy, że należałoby troszeczkę wymóc może na kapitule, która przyznaje tego typu tytuł, czy też nominuje do tego typu tytułów dużo większe umiarkowanie i dozowanie. Naprawdę wyjątkowe osoby powinny te tytuły otrzymywać. Stąd myślę, że dobrze, że wycofaliśmy z dzisiejszego porządku obrad te kandydatury tych trzech osób. Pewnie wrócimy do którejś z tych kandydatur na przyszłych sesjach, ale uważam, że dużo większego wyważenia te decyzje również od kapituły powinny wymagać. Dobrze, dziękuję bardzo za komentarz. Jacek Woźniak jest naszym gościem. Panie radny, skąd taki wielki sprzeciw do sprzedaży działek w kołobrzeskim uzdrowisku? Znaczy, to nie chodzi tylko o sprzedaż działek w uzdrowisku. Zmiana planu. Tak? Ale zmiana planu miałaby doprowadzić przynajmniej w jednym przypadku do sprzedaży nieruchomości. Podzielamy tutaj pogląd radnej Czepczyńskiej, że ta strefa jest już przeurbanizowana i powinniśmy odchodzić od takiego modelu dobudowywania, gdzie tylko się tam da w tym miejscu dodatkowych obiektów, z całym szacunkiem dla ludzi, którzy na przykład wnioskują tego typu zmiany. I mnie ten pogląd przekonuje. Z kolei gdyby prezydent chciał uruchomić procedurę zmiany w planie dla całego obszaru i rozpatrzyć wszystkie wnioski, które zostały złożone kompleksowo, a ja się też bardzo chętnie nad tym pochylę, to wtedy jestem gotów poprzeć taki projekt uchwały. Ale w takich jednostkowych sprawach, akurat w tych szczególnie, no jestem przeciw. No i mówmy się, trzeba się wycofać z takiej działalności, że jak tylko mamy kawałek zielonego terenu w uzdrowisku, to musimy go sprzedać. Przepraszam. A nie wpływa na pana argument, że no miasto z tego co miałoby jakieś profity? No bo po coś wniosek. Miasto ma profity z tego, że jest uzdrowiskiem. Dostajemy dotację uzdrowiskową, to jest raptem 18 milionów generalnie. 8 milionów dotacji i 8 milionów z tytułu opłaty klimatycznej, więc szanujmy to, co mamy. Nie musimy się łasić na dodatkowe na przykład 300 czy 500 tysięcy. A no tam prywatni inwestorzy wnioskowali o coś takiego. Tu radna Czepczyńska stwierdziła, że to zabytki i tak dalej. Mnie inny argument przekonuje. Tam nie ma miejsc parkingowych i nie ma gdzie ich zrobić. Więc nie twórzmy sobie sztucznego problemu,
niech to funkcjonuje tak, jak funkcjonuje i w tym kierunku powinniśmy pójść. Tam po prostu nie ma miejsc. No. Jak weźmiemy kombatant, no kombatant nie ma miejsc parkingowych. Żeby tam wybudować kolejny ośrodek, to też nie będzie miał miejsc parkingowych. I to jest argument, który przekonuje nas do głosowania przeciw. Będziemy jeszcze wracali do bastionu i tak dalej, ale to za chwilę. Okay. Dziękujemy za komentarz. Kotwica była dofinansowana z budżetu. O laru, dlaczego dajemy? Ci, co dzisiaj krzyczeli. Dlaczego likwidujemy? Trzeba dawać pieniądze, żeby kotwicę utrzymywać. A nie do kibica, ani do sponsorzy. Jeśli oni tak krzyczą, to niech pomogą znaleźć sponsora. Bo przecież ISLD i PiS ogólnie teraz są za tym, żeby wszystko zrobić, żeby kotwicę utrzymać. Jeszcze nie tak dawno mówili, nie likwidować, bo dofinansujemy zbyt wysoko. I ja zrobiłem to, czego ja chciałem zrobić. Przez ostatnie ileś tam lat było tak, że brakowało pieniędzy, przyszedł prezes i mówi, panie prezydencie, zawodnicy protestują, nie chcą wyjść. No to trzeba było szukać pieniędzy, dodatkowe pieniądze. A to nie małe kwoty, bo to kilkaset tysięcy. Ale i w tym momencie albo z budżetu się dawało, albo ze spółek. Ja powiedziałem nie, w pewnym momencie koniec. I cieszę się niezmiernie, że zmusiłem tych krzykaczy, niektórych, a także innych, ludzi, którzy na dobru leży ta koszykówka, żeby szukali sponsorowania zewnętrznego lub od siebie, a nie tylko czekać na to, żeby kotwica była utrzymywana z budżetu miasta. Cieszy mnie to, że z mojego obciążenia i budżetu miasta spadła pełna odpowiedzialność na kotwicę. Ale zarazem będę wspierał działania pana prezesa i innych jeszcze, jako prezydent, jako kibic, do tego, żeby kotwica koszykarska istniała w Kołobrzegu i żeby miała się dobrze. I ja już powiem tak, kilkadziesiąt tysięcy zatwiłem pieniędzy na tą kotwicę już w tym nowym układzie. Niech inni pokażą, ile zatwili, a tak obiecywali i obiecują, że gdzieś sprowadzą 250 tysięcy jakiegoś sponsora, że gdzieś tam. No ja oczekuję od tych ludzi nie tylko deklaracji słownych, ale deklaracji namacalnych w postaci odpowiednich kwot płynących na kotwicę. Panie prezydencie, te uchwały dotyczące zmiany planów w uzdrowiskach no nie przeszły. To i nie coś... płaczę z tego tytułu, nie. Nie, no ludzie mają prawo wnioski wprowadzać, taki wniosek wpłynął. A mój wydział urbanistyki widział taką potrzebę, wprowadził, ale czy ja włosy wylewam sobie z tego tytułu? Nie, absolutnie, z tym, że te dwa kwartały no niestety są niezagospodarowane, nie wiem czy pan orientuje się. I teraz tak, tam gdzie te ogródki, gdzie ta meteorologia jest, no to brzydko jest, no brzydko jest i dalej będzie brzydko. I dalej będzie brzydko, tego chcieli większość radnych, no to będzie miała. Ta druga uchwała, no to zainteresowany był rozbudową i zrobieniem porządku w tej części też uzdrowiska. Nie przeszła uchwała? No to nie przeszła, przecież no co ja będę szarty dar z tego tytułu? Nie, absolutnie, ale też widziałem w tym szansę poprawienia wizerunku naszej strefy uzdrowiskowej. No większość radnych zdecydowała, że nie, no to niech patrzą na to, co tam jest. Panie prezydencie, wie pan, na co wszyscy czekają teraz? Na bastion, ale ja nie czekam już na to. A będzie pan na... Oczywiście, znaczy nie czekam w sensie takiego jakby priorytetowego czekania na ten temat, bo nie, dla mnie to jest ten temat, który został dawno zakończony, nie ma umowy. Dziś jest próba przegłosowania uchwały, która będzie nakazywała prezydentowi podpisanie umowy na 9 lat. Nawet jakby przeszła, to ja tego nie zrobię, bo nikt mnie nie może przypuścić. Tak mi prawo daje takie swobody ruchu i dziwi mnie to, że radni patrzą na to, co w studium się wytwarza. Taką uchwałę podjęli, ale wiem, że w tej chwili co niektórzy spanikowani są ci, co się tam podpisali, nie wiedzą co zrobić, bo ogół społeczeństwa uważa, że nie może ktoś sobie robić na terenie nie swoim to, co robi. Wie pan, ja już dawno orzekłem, że to nie jest już atrakcja turystyczna na miarę Europy, bo tak gdzieś napisane było w tym artykule sponsorowanym. No państwo Michał Zetek. Tak, tylko to jest warsztat naprawczy pojazdów z demobilu, który następnie jest jakby marketem handlowym dla tego terenu. I jeśli państwo michalscy dalej będą uważali, że chcą prowadzić, jest wiele innych miejsc wokół Kołobrzegu i będą mówili, że bastion pod Kołobrzegiem też to bardzo ładnie brzmi i też pojadę tam, jak będzie taka potrzeba.
ja nigdy nie lubiłem pod górkę, tylko że przecież to ja dostawałem obrywy od was też między innymi wcześniej. Ode mnie. Ja się pochwalę. Od pani Cieprzyńskiej. Przychodziłem do pana, mówię, zgadza się? Bo ja chciałem, ale chciałem, żeby się przenieśli. Ale nie można tak, że lekceważyliście władzę, lekceważyliście społeczeństwo kołobrzeskie i uważa się, że oni mają ten teren już jakby na wieki wieków mamy. Nie, to jest teren mieszkańców Kołobrzegu, a jestem przedstawicielem tych mieszkańców i dlatego też pogrywanie sobie na nosie z prezydentem, z Radą Miasta, z mieszkańcami, no niestety, ale nie wyszła właścicielom nie atrakcji, tylko bastionu, warsztatu naprawczego, bokami. Komentował prezydent Janusz Gomek, bardzo dziękujemy za to. Dziękuję bardzo. Jak wiemy doskonale, co strona zajęła jakieś stanowisko w tej sprawie, to wyciąga jak królik z kapelusza dodatkowe argumenty. Powiem w ten sposób. Myślę, że zgodzenie się z wnioskami komisji w sprawie odrzucenia tego projektu uchwały ma tą jak gdyby dobrą cechę, bo po pierwsze nie musimy dyskwalifikować bastionu jako takiego. Po drugie, ja żywię głębokie przekonanie, że gdyby ta uchwała została przegłosowana wbrew, powiedzmy, bo ja powiem może inaczej, podpisałem się pod tą uchwałą z kilku powodów. Po pierwsze, uważam, że bastion jest autentyczną atrakcją turystyczną. Po drugie, wyszedłem z założenia, że bastion jest trzeciorzędną sprawą w interesie strategicznym rozwoju miasta Kołobrzeg. I trzeci argument, żeby wszystkich przedsiębiorców w naszym mieście traktować jednakowo, mierzyć jedną miarą. Jeżeli dany przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, zatrudnia ludzi, żeby my jako Rada Miasta jesteśmy, to jest nasz psi obowiązek, żeby takiego przedsiębiorcę wspierać. I to były te trzy takie argumenty, które skłoniły mnie do tego, żeby podpisać się pod tym projektem uchwały. Tym bardziej, że tak jak były tutaj w dyskusji na sesji, nie ma ani jednego argumentu na piśmie czy badania geologicznego, które by powiedziało, że działalność firmy Bastion naprawdę negatywnie wpływa na złoża borowiny. Tym bardziej, że jak wiemy, niedługo wejdą tak zwane mirocice i również taki argument na sesji Rady Miasta padał. Różne strony podnosiły ten argument, że ciekawie jak radni zachowają się przy uchwalaniu studium, które pozwala na mirocicach budować osiedle mieszkaniowe, które zdaniem większości radnych, w tym moim również, osiedle mirocice bardziej mogą zaszkodzić Borowinie niż te parę pojazdów będących na bastionie. Jeżeli chodzi o wynik głosowania, panie redaktorze, no, radni zgodzili się z daleko idącym wnioskiem komisji, który zaproponował odrzucenie tego projektu uchwały w całości. I ja wiem, również na sesji padały takie zdania, jak wiem również z kuluarowych rozmów, że sprawa bastionu na pewno skończy się w sądzie. I ja żywię takie, oczywiście sąd jest niezależny, jak wiem doskonale, jest daleki od pewnych wpływów politycznych, zwłaszcza z Rady Miasta Kołobrzeg. I tak czuję coś szóstym zmysłem, że wyrok sądu może być niekoniecznie korzystny dla miasta, ponieważ wychodzę z założenia, że uchwałę, którą podjęliśmy w 2010 roku, przedłużenie dzierżawy dla firmy Bastion, dla pani Michalskiej, i wiemy, że organ wykonawczy sporządził taką umowę, która, no, delikatnie mówiąc, była nie do zaakceptowania przez dzierżawcę, i gdyby dzierżawca podpisał tę umowę, no, mówiąc kolokwialnie, strzeliłby sobie w kolano, ponieważ taką umowę pod różnymi powodami, bo takie były zapisy w tej umowie, można byłoby łatwo rozwiązać. Dziękuję bardzo za komentarz. Radny Jacek Woźniak jest naszym gościem. Miał pan piękny referat dzisiaj na temat bastionu. Piękny dlatego, że bardzo mnie to bawi, że niektórych radnych nie przekonał. Ja już powiedziałem radnej Czepczyńskiej, że to ja jestem idiotą ze względu na to, że to ja twierdzę, tak samo jak i pan i radny Kalinowski, że ten rów biegnie w drugą stronę. Wy się powołujecie na dokumenty, różnica między wami a mną jest taka, że ja tam byłem i widziałem, gdzie to płynie. Ale chciałem prosić pana o komentarz tego, co się dzieje na sesji wydarzeń w sprawie bastionu. Ja ubolewam, że ta uchwała nie została podjęta. Z pewnymi zarzutami, które tutaj padały w stosunku do grupy osób, które się podpisały pod projektem uchwały, się nie zgadzam. Ja szanuję ten wybór, który został tutaj poczyniony, ponieważ to są prawa demokracji, więc z tego powodu nie będę załamywał rąk. Aczkolwiek uważam, że nie do końca w sposób uczciwy wszyscy podeszli do tego tematu. To, że wprowadzona została dyscyplina w głosowaniu, jeżeli chodzi o klub Platformy Obywatelskiej, no to trudno. No.
moim klubie nie ma dyscypliny w takich sprawach, a to są sprawy, jak sam prezydent powiedział, trzeciorzędne, jeżeli chodzi o miasto. Aczkolwiek dokumenty, które przedstawiłem, pokazujące, jak ocenia to przedsiębiorstwo województwo, marszałek województwa, powinny dać wiele do myślenia, szczególnie prezydentowi miasta i urzędowi miasta. Wszystkim nam leży na sercu ochrona środowiska i doskonale ta dyskusja się dzisiaj tutaj odbyła, ja się cieszę, że ona się odbyła. Problem będzie na pewno przy studium, ponieważ to, co się dzisiaj tutaj odbyło, pokazuje, że pewne zapisy dotyczące studium nie mają szans na realizację w przypadku głosowania tego studium. To jest pewien problem dla prezydenta, to jest pewien problem dla instytucji, które uzgadniają projekt studium. Przy czym ja wychodzę z założenia, że to są ludzie, którzy wiedzą, co robią i jeżeli coś uzgodnili, to znaczy, że mają przeświadczenie, że dobrze zrobili. Nie? Okazuje się, że nie wszystkich radnych to przekonuje. Nawet mnie nie do końca przekonują niektóre dokumenty wyprodukowane przez Dyrekcję Ochrony Środowiska, czy tą regionalną, czy tą główną. Ale poczekamy, zobaczymy. No. Myślę, że prezydent teraz ma niewielkie pole manewru, aczkolwiek ja do niego apeluję. Drogi Januszu, usiądźmy jeszcze do stołu, porozmawiajmy, bo to nie chodzi o to, żeby wylać dziecko z kąpielą, tylko żeby wypracować jakiś kompromis, konsensus. To, jak wielu radnych się podpisało pod tym projektem uchwały, świadczy o tym, że co najmniej połowa rady ma podobne zdanie w tej kwestii. To, że części przetrącono kręgosłup przez dyscyplinę głosowania, no trudno, no przetrącono. No. Tylko tyle mogę powiedzieć. Dzień dobry. Komentował dzisiaj dla Państwa przed chwilą, właśnie skończył. Relacjonowaliśmy na żywo całą sesję. Zaskoczyło Cię to, co się stało z Bastionem? No, w zasadzie nie. Znaczy, zaskoczyła mnie ilość, wynik głosowania ilościowy, bo 10 radnych podpisało się pod projektem uchwały. Mówiło się także o tym, że Cezary Kalinowski będzie głosował za, czyli praktycznie było 11 głosów. No a po jakby zwarciu szyków przez Platformę okazało się, że aż 14 radnych było przeciwnych, więc no trochę takie nielogiczne. Najpierw noszę projekt uchwały, to coś tak jak ja do Ciebie przychodzę do audycji, że najpierw mówię, że przychodzę, a później nie mogę. Możesz to zrozumieć czasami, ale no tutaj poszły jednak polecenia partyjne. No i trochę myślę, że koło brzegu stało się tak, że połamano kręgosłupy. Zobaczymy, jak to będzie. Bo tu teraz jakby, ja oczywiście nie krytykuję tego, bo powiedziałem tutaj też na antenie Radia Kołobrzeg, że władza pokazała swoją skuteczność. Tylko teraz jest pytanie, jak to będzie działać dalej? Czy przy następnych projektach uchwał, a mamy o Mirocicach, jeżeli też dojdzie do złamania kręgosłupów, przepraszam, to no, będzie duży znak zapytania nad demokracją w naszym samorządzie. Okay. Dziękuję Ci bardzo za ten Dziękuję komentarz. Bardzo. Radni, proszę Państwa, zadają w tej chwili interpelacje i zapytania, tak więc oznacza to, że sesja za chwilkę zostanie zamknięta przez przewodniczącego Rady Miasta. Mam nadzieję, że zaspokoiliśmy Państwa głód informacji na temat tego, co dzisiaj na sesji się działo, na temat Bastionu, przede wszystkim, bo to była najważniejsza uchwała, ale także przypomnę na temat kotwicy Kołobrzeg. Najbardziej smutne jest to, że oczywiście pomijając rację zwolenników i przeciwników Bastionu, najbardziej smutne jest to, że nikt nie chce się pofatygować i zobaczyć, jak naprawdę to wygląda. Mówi się dopiero o wszczęciu poszczególnych badań i tak dalej, ale mówi się dużo o ochronie Borowiny. Jeżeli tak jest, to przekonamy się, jak będzie wyglądała kwestia ochrony Borowiny, gdy będą głosowane Mirocice, Park Mirocice, który chce teren wokół Borowiny zabudować. Jest tam sporo hektarów, a więc mówimy również o dużych pieniądzach. Zobaczymy, jak wtedy będą myśleli radni o ochronie Borowiny, skoro, jak dzisiaj wskazywał radny Jacek Woźniak, poza protestem prezydenta niemalże bez echa przeszła lokalizacja chociażby stacji benzynowej na terytorium ochronnym tejże Borowiny. A ja mówię, wspomniałem Ci i przyznałem się radnej Czeprzyńskiej, że jestem idiotą, bo ona w dokumentach ma napisane, że woda w rowie płynie w jednym kierunku, a ja byłem i widziałem, że płynie w odwrotnym. A w związku z tym jestem niemalże kołbrzyskim galiuszem. Mam nadzieję, że pani radna Czeprzyńska nie spali mnie za to na stosie. Ale tak to po prostu wygląda, że czasami warto zweryfikować swoją wiedzę i pójść zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. No, niestety czasami rozmawia się także na sesjach Rady Miasta trochę inaczej. Miejmy nadzieję, że pan prezydent zbada te kwestie, co, jak,
kiedy zagrażało, bądź zagraża i zagrażać będzie, bo robimy tak, żeby uchronić ją, jak wspomniał Ci Radek Piotrowiczek, dla przyszłych pokoleń. Proszę Państwa, komentarze będzie można zobaczyć dzisiaj po południu na portalu miasto-kołobrzeg.pl, a my zapraszamy na następną sesję Rady Miasta. Zobaczymy, kiedy Pan Przewodniczący ją zwoła. A dla Państwa realizował i komentował 23. sesję Rady Kołobrzeskich Robert Dzięba. Do usłyszenia, do zobaczenia.